Ełccy drogowcy od rana walczą z atakiem zimem. Do akcji odśnieżania miasta ruszyły 3 pługopiaskarki, 2 ciągniki z pługami i 2 kłady. Robimy wszystko, by poprawić komfort jazdy, mówi Michał Wenda, prezes przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ełku. Na jezdniach trwa posypywanie solą i przy minus 2 stopniach ta sól będzie powodowała powstawanie błota takiego pośniegowego. Przy większej ilości tego błota już opuszczone zostaną pługi z tych pługopiaskarek i będzie następowało pługowanie. Kłady, jak widać, czy przejścia dla pieszych, czy parki też już swoją pracę wykonują. Będziemy jeździć do skutku, aż doprowadzimy miasto do tego, aby nie było śliskości czy zbyt dużej warstwy śniegu. Niespodziewane opady śniegu najbardziej zaskoczyły kierowców. Ci, aby dojechać do celu, muszą wyruszyć dużo wcześniej i najpierw odśnieżyć samochód. Warunki na drogach są dziś fatalne, mówią zgodnie kierowcy. Jest bardzo ślisko na drogach i trzeba jeździć naprawdę z taką prędkością, że momentami człowiekowi się wydaje, że chyba pieszo byłoby szybciej. Przed chwilą co wyjechałem, szczerze mówiąc, nie widziałem żadnego, aczkolwiek no, drogi widać, że nie są odgarnięte. Może jest to spowodowane tym, że w innym rejonie miasta po prostu są odśnieżane, akurat nie tutaj, gdzie ja jeździłem. Się jeździ paskudnie i ulice nieodśnieżane, ślisko, mokro. Jadąc z Baranek nie było żadnego pługa, nie było nic. Ja mieszkam w dzielnicy w Barankach, ale tam nie było śladu ani traktorków, ani pojazdu pod odśnieżeniem. Trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. Warunki na drogach są kiepskie, drogowcy jak zwykle zaspali i chyba jeszcze śpią. Apelujemy do wszystkich, pamiętajcie o dostosowaniu prędkości do trudnych warunków na drogach.